Dzień dobry Państwu. Spotkałem się z Państwem we Włocławku przed targowiskiem miejskim z bardzo ważnego powodu. Otóż od dłuższego czasu mówi się o dużym wzroście cen w Polsce. I faktycznie tak się dzieje. Przygotowałem tabelę, która pokazuje, jak bardzo między 2015 rokiem a 2020 rokiem zdrożały produkty podstawowej potrzeby dla wszystkich rodzin, wszystkich, którzy prowadzą gospodarstwo rodzinne. Jak widzimy, mleko zdrożało do 2,90. Bułki zdrożały do 3,70. Czekolada mleczna do 3,75. Jajka zdrożały do złotówki 89. Jajka zdrożały do 5,12. Mąka poznańska do 2,12. Pomarańcze do 5 zł, a kostka masła kosztuje nawet niekiedy ponad 5 zł. Często słyszymy opinie na ten temat, że to nic złego, że ceny tak bardzo wzrosły. Ale przecież dla osób, które mają emerytury, renty czy podstawowe dochody, ten wzrost cen powoduje, że w ciągu miesiąca wydają na żywność często 200-300 zł więcej. Dla osób samotnych to jest ogromna suma. Szczególnie, że niekiedy podrożała też część leków, podrożał prąd, gaz. W związku z tym zwykli obywatele, Polacy, rodziny i samotne osoby czują, że gdzieś około 20-25 każdego miesiąca tych pieniędzy po prostu na życie brakuje. Przyniosłem też tutaj kilka produktów, aby Państwo mogli je też zobaczyć. I to są rzeczy, które na co dzień potrzebujemy. Mąka, mleko, masło, pieczywo czy jajka. I muszę to Państwu powiedzieć, że jest taki dysonans, jeżeli chodzi o opinię w tej sprawie. Wiesz, że akurat Pan Prezydent Andrzej Duda powiedział niedawno, że ceny rosną przejściowo. Chyba nie skonsultował tej wypowiedzi ze swoimi kolegami partyjnymi, gdyż powołany na szefa Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, będący kandydatem, którego zgłosił Jarosław Kaczyński z PiS-u, powiedział, że ceny będą rosły i trzeba się do tego przyzwyczaić. Czy to naturalne, że ceny na podstawowe produkty rosną? To nie jest normalna sytuacja. Wczoraj informowałem też szerzej na temat rosnących cen i wtedy pani poseł Borowiak była uprzejma powiedzieć, że mamy wolny rynek, to ceny rosną. Otóż w innych krajach Unii Europejskiej też mamy wolny rynek, ale tam ceny nie rosną. W związku z tym, dlaczego ceny rosną? Dlatego, że prowadzi się nieodpowiednią i błędną politykę związaną z finansami państwa. Jak Państwo wiedzą, prezydent ma wpływ na to, czy ceny rosną, czy ceny nie rosną. Ponieważ w Radzie Polityki Pieniężnej ma przedstawicieli, ma swoich dwóch przedstawicieli. Mógłby reagować na to, że ceny idą w górę, ale tego nie robi. Dlaczego PiS nie reaguje, że ceny rosną? No, prawda jest niestety bardzo zła dla Prawa i Sprawiedliwości. Otóż, jeżeli ceny rosną, to płacimy większy podatek VAT od każdego produktu, który kupujemy w sklepie. A podatek VAT w całości wpływa do budżetu państwa. I jeżeli ceny są wyższe, rząd ma więcej pieniędzy. W związku z tym nie reaguje na to, że ceny rosną, bo sytuacja w Polsce finansami jest bardzo ciężka i te większe wpływy do budżetu państwa z większego VAT-u są dla Prawa i Sprawiedliwości korzystne. Ale dla mieszkańców i Polaków już nie. Bo jak wiemy, ich dochody, ich emerytury, renty są bardzo niskie i w związku z tym ten wzrost cen jest dla Polaków bardzo trudny do wytrzymania przy dochodach, które mają. I ja uważam, zresztą mówi tak wielu ludzi, mówi też tak Małgorzata Kidawa-Błońska, że trzeba absolutnie doprowadzić do sytuacji, w której te niewielkie emerytury, które ludzie otrzymują, powinny być zwolnione od podatku. Ludzie, którzy pracowali niekiedy całe życie, 30-40 lat, płacili podatki w czasie, kiedy pracowali. Dzisiaj znowu płacą podatek, otrzymując emeryturę. Jedyną drogą do tego, aby sytuacja była dla nich lepsza, jest zniesienie podatku od emerytur. I taka jest propozycja, aby wyjść naprzeciw tym, którzy tego potrzebują. Oraz naprawdę zacząć działać, aby powstrzymać rosnące ceny, o których PiS mówi, a i tak będą jeszcze więcej rosły, niech ludzie się martwią. Uważam, że takie lekceważenie sytuacji Polaków jest nie do zaakceptowania. I chcę Państwu też przekazać właśnie te ceny, które przygotowaliśmy. Mam tego więcej, więc proszę uprzejmie dla wszystkich Państwa, aby Państwo też spojrzeli na to, co się dzieje z polskimi cenami, co się dzieje w sklepach. Proszę uprzejmie, proszę bardzo. Chcę Państwu powiedzieć, że nie można lekceważyć kwestii właśnie wzrostu cen.
i musimy pochylić się nad mieszkańcami kraju, emerytami, rencistami, osobami, które mają małe dochody, żeby naprawdę z tego korkociągu rosnących cen wyjść i zatrzymać to błędne koło polegające na tym, że rządowi to nie przeszkadza, że ceny rosną, bo ma wtedy większe przychody do budżetu. A Polacy przychodzą za targowisko, idąc do sklepu, płacą coraz więcej. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do mnie macie jeszcze? Jeszcze pan przytrzyma to, tak? O, proszę właśnie, żebyśmy sobie... Jeszcze chwilkę? Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, że Państwo przyszli i znaleźli czas. Bardzo mi miło. Okej. Okay.